Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z propozycją kolejnego po prostu rewelacyjnego ciasta. Mowa tutaj o cieście kawowa chmurka. Dlaczego tak się nazywa? Jest to bardzo leciutkie ciasto na kakaowym, bardzo puszystym, delikatnym biszkopcie. Przełożone jest kremem. U góry ma cieniuteńką warstwę pianki kawowej oraz u góry znajduje się również cienka, chrupiąca, puszysta beza. Całość tworzy idealną kompozycję. To ciasto naprawdę wygląda rewelacyjnie. Przepraszam Was tutaj za jakość nagrania. Niestety ostatnie dni są tak ponure, szare, że ciężko mi znaleźć gdzieś dobre miejsce, żeby było dobre światło do nagrywania moich wypieków. Ale myślę, że zarówno na zdjęciach, jak i na filmie widzicie, jak to ciasto pięknie, elegancko wygląda. Jest naprawdę przepyszne, bardzo gorąco Wam je polecam, bo wszystko się tutaj idealnie komponuje. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania tego wspaniałego ciasta. Proporcje są na blaszkę 25 na 35 cm. Na początek zrobimy biszkopt. Żółtka oddzielamy od białek. Białka ubijamy sobie na sztywną pianę. Jak już będą ubite, stopniowo dodajemy cukier. Chwilę to miksujemy, żeby cukier chociaż częściowo się rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy żółtka. Chwilę miksujemy do połączenia. Następnie przesiewamy mąkę, proszek do pieczenia oraz kakao. I wszystko delikatnie mieszamy. Najlepiej zrobić to trzepaczką, a jeżeli już chcecie koniecznie użyć miksera, robota, to musicie to zrobić na najniższych obrotach, tak żeby nam się nie zburzyła ta puszystość, którą dała nam piana z białek. Tak ma wyglądać nasze ciasto na biszkopt, takie bardzo puszyste, delikatne. Przekładamy nasze ciasto do blaszki i wstawiamy to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika, grzanie góra-dół, bez termoobiegu i pieczemy jakieś 25 minut do suchego patyczka. Upieczony biszkopt studzimy, oczywiście odkrawamy sobie go od blaszki boki, żeby równomiernie stygł i był równy. I następnie kroimy go na dwa spody, oczywiście jak już się wystudzi. Teraz zrobimy krem. Do miseczki dajemy szklankę mleka, dodajemy 4 żółtka, białka sobie odkładamy do bezy, cukier, budynie i wszystko dokładnie mieszamy. Następnie resztę mleka, czyli 500 ml, dajemy do garnka i zagotowujemy to. Na gotujące się mleko wylewamy tą mieszaninę i wszystko gotujemy do zgęstnienia. Powstały budyń studzimy do temperatury pokojowej. Następnie masło w temperaturze pokojowej ucieramy sobie na puszystą masę i stopniowo dodajemy budyń. Powstanie nam taki piękny, puszysty krem. Następnie pierwszy spód naszego kakaowego biszkoptu smarujemy powidłami śliwkowymi. Jeżeli chcecie, możecie użyć również np. dżemu porzeczkowego, czegoś kwaskowego. I następnie wykładamy na powidła nasz krem budyniowy. Delikatnie sobie to wyrównujemy. Przykrywamy drugim spodem biszkoptowym i wstawiamy sobie to do lodówki. Teraz przygotowujemy bezę. 4 białka, które zostały nam z kremu, ubijamy na sztywną pianę. Następnie wciąż miksując dodajemy stopniowo cukier i wszystko długo miksujemy do rozpuszczenia cukru. Mi to zajęło około 8 minut. Następnie dodajemy mąkę ziemniaczaną oraz ocet. Ja użyłam octu jabłkowego i chwilę to miksujemy. Ma nam powstać taka ciężka, błyszcząca masa na bezę. Masę wykładamy do blaszki takiej samej jak robiliśmy ciasto i wstawiamy to do nagrzanego do 140 stopni piekarnika, grzanie góra-dół bez termoobiegu i suszymy około godzinę. Naszą bezę studzimy. Ona po wystudzeniu stanie się taka chrupiąca, taka wręcz twardawa. Przygotowujemy sobie jeszcze naszą piankę. Żelatynę rozpuszczamy we wrzątku i studzimy. Następnie śmietankę ubijamy z cukrem pudrem. I następnie dodajemy serek waniliowy, homogenizowany.
Dodajemy również kawę. Ja użyłam takiej rozpuszczalnej typu krema i taką polecam, bo ona się bardzo ładnie miesza z kremem. I dodajemy szklankę mleka w proszku. Mleko w proszku możecie pominąć, jeżeli ja miałam po prostu do wykorzystania mleko w proszku i ono tutaj bardzo fajnie pasowało. Następnie wszystko miksujemy i wciąż miksując dodajemy żelatynę, oczywiście przestudzoną, i od razu naszą masę kawową wykładamy na ciasto i wstawiamy to na chwileczkę do lodówki, żeby nam ta pianka zaczęła troszeczkę tężeć, i wykładamy naszą bezę. Ciasto wstawiamy sobie do lodówki, najlepiej na całą noc. Jak widzicie, ciasto przepięknie się kroi. Bardzo ładnie wygląda w przekroju. Jest niesamowicie leciutkie, bardzo takie delikatne, wilgotne. Tutaj ta kwaskowość powideł świetnie komponuje się ze słodyczą, którą daje nam beza. Również bardzo wyraźnie mamy wyczuwalny smak kawy. Krem również wspaniale tutaj smakuje. Naprawdę bardzo gorąco Wam to ciasto polecam. Jest przepyszne. Przepis jest taki, że ono zawsze się udaje. Idealnie nada się na zbliżające się święta. Także życzę Wam smacznego.